Pielęgniarki potrzebne od zaraz. Coraz bardziej brakuje ich w przychodniach i szpitalach. Dlatego tak ważne jest, żeby kształcić ich coraz więcej. Będzie to możliwe w Rybniku, gdzie Akademia Śląska dostała zielone światło na rozpoczęcie edukacji 40 osób na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia. Karolina Komada. Za 3 lata pierwsi absolwenci i absolwentki opuszczą mury kampusu przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Akademia Śląska w Katowicach dostała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 2 lata temu, jak zobaczyłem to miejsce, to mówię, to jest to, w takich miejscach powinny być uczelnie. Tam jest miejsce i na naukę, i na relaks, i na spokój. No, zaczynamy 1 października, także od dzisiaj szukamy naszych przyszłych studentów w szkołach rybnickich. A zapotrzebowanie jest duże nie tylko w Rybniku, ale w całym kraju. Według raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 34% pielęgniarek osiągnęło już wiek emerytalny. Na szczęście zwiększa się zainteresowanie tym kierunkiem nie tylko ze strony kobiet. Byłam zaskoczona ilością mężczyzn studiujących pielęgniarstwo. W czasach, kiedy ja kończyłam pielęgniarstwo, to na moim roku studiów był 1 pan, to był nasz rodzynek. Natomiast teraz panów jest coraz więcej, oni są bardzo zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Bo to nie tylko gwarancja pracy, ale i wyższej płacy. Moim zdaniem wynika to z tego, że każda pielęgniarka po skończonym pierwszym stopniu na Wydziale Pielęgniarstwa, osiągając licencjat pielęgniarstwa, ma zapewnioną pracę, ponieważ rynek pracy przyjmie na ten moment każdą ilość pielęgniarek. Jest tak ogromne zapotrzebowanie. Otwarcie studiów pielęgniarstwa to dla władz miasta bardzo dobra wiadomość. Rybnik to miasto szpitalne z wieloma możliwościami dla przyszłych studentów, którzy po skończonej edukacji mogą zasilić tutejsze placówki medyczne. Mamy pewien bardzo fajny element edukacyjny w postaci edukatorium, gdzie pokazujemy historię medycyny, ale też pokazujemy wiele zasobów i wiele schematów funkcjonowania ludzkiego ciała. To też taki pewien magnes dla maturzystów, dla studentów pierwszego roku. Pielęgniarki odgrywają bardzo ważną rolę w służbie zdrowia. W szpitalach lekarze byliby bez nich właściwie bezradni. Wiele funkcji, które wykonuje obecnie lekarz, może być przejęte także przez dobrze wykształcony zespół pielęgniarski. To są osoby po wyższym wykształceniu i one doskonale mogą przepisywać także niewielkie jakieś zalecone przez lekarza recepty, ale przede wszystkim wykonywać zabiegi, informować pacjenta o tym, jak walczyć o swoje zdrowie. To jest niezwykła rola pielęgniarek obecnie, całkowicie inna niż ona była 30-40 lat temu. Kampus w Rybniku został już przystosowany do zajęć praktycznych. Pomieszczenia są wyposażone w sprzęt pielęgniarski, diagnostyczny, różne fantomy, na których ćwiczenia będą odbywali studenci.